Sesja Rady Miasta odbyła się 2 tygodnie po bolszewickim święcie ceramiki, więc sporo informacji w jej trakcie odnosiło się do tego wydarzenia. Prezydent Bolesławca poinformował radnych m.in. o historycznym momencie podpisania przez miasta partnerskie Bolesławca deklaracji solidarności z Ukrainą. W części merytorycznej najwięcej uchwał dotyczyło dróg miejskich, a poprzedziła je informacja o stanie dróg w mieście. Informacje na temat dróg w gminie miejskiej Bolesławiec. Informacje na powyższy temat radni otrzymali w terminie statutowym. Proszę o zabranie głosu naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji pana Roberta Rzepnickiego. Radni byli już zatem zaznajomieni z pełną informacją na ten temat, stąd referowanie tego dokumentu sprowadziło się do ogólnych jego zarysów. Infrastruktura drogowa na terenie gminy miejskiej Bolesławiec obejmuje ponad 160 km dróg, w tym tylko w zarządzie prezydenta miasta jest tych dróg ponad 100 km. W imieniu prezydenta miasta zarządzaniem drogami zajmuje się Wydział Zamówień Publicznych Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Bolesławiec. Pomimo tego, że jest to zadanie ciągłe i wymaga bardzo wielu czynników, staramy się dbać o te drogi. Jak pan prezydent wspominał wcześniej, co roku wykonywane są przez specjalistyczną firmę wyłonioną w trybie zapytania cenowego przeglądy dróg. I tutaj zawsze ta opinia stanowi o tym, że drogi w Bolesławcu, pomimo wbrew wielu twierdzeniom różnych mieszkańców i nie tylko, stan dróg jest dobry albo bardzo dobry. Remonty dróg i budowy nowych zawsze uzależnione są od możliwości finansowych gminy, ale nie ma roku bez kolejnych takich inwestycji w różnych lokalizacjach na terenie całego miasta. Bardzo również dużym zadaniem jest usuwanie dróg gruntowych na nowo powstających osiedlach mieszkaniowych. Tutaj staramy się spełniać postulaty mieszkańców, również państwa jako radnych, aby te drogi były w miarę dobrze utwardzone i mieszkańcy mieli dobry dojazd do swoich nieruchomości. Na bieżąco remontujemy wpusty uliczne, prostujemy znaki, których szczególnie po długich weekendach jest bardzo duża ilość przekrzywiona czy poobracana. Naprawdę tutaj tych zadań jest bardzo dużo. Radni podjęli też 4 uchwały w sprawie dróg w mieście, a konkretnie o zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych. I dotyczyło to ulic Ważantowej, Żurawiej, Skowronkowej oraz ulicy Kormoranów. Uwagę radnych, ale pewnie i wszystkich mieszkańców miasta zwróciła informacja prezydenta Bolesławca dotycząca demografii miasta. W sprawach obywatelskich, proszę Państwa, mamy dobrą wiadomość. W tym czasie mieliśmy 140 urodzeń, a tylko 122 zgony. To się rzadko bardzo zdarzało. Dużo więcej urodzeń niż zgonów. 62 małżeństwa. Prezydent zaprosił też wszystkich na Dni Miasta, które odbędą się w sobotę i niedzielę 10 i 11 września w Parku Bonina. Sobota będzie dniem bolesławieckich działkowców, a niedziela dniem osadnika, czyli świętem odnoszącym się do powojennych przybyszy na ziemię bolesławiecką z różnych stron Europy i kraju.